Jak długo przygotowywałaś się do konkursu? W ogóle nie przygotowywałam się do tego konkursu. Myślę, że do dyktanda nie jesteśmy w stanie się przygotować. Po prostu wystarczy czytać książki i na bieżąco, z życia. A co sprawiło Ci największą trudność? Szczerze mówiąc, nie pamiętam już, co tam było w tym dyktandzie, ale było parę takich bardzo, bardzo skomplikowanych wyrazów. W tym roku było niezwykle trudne. A jak oceniasz poziom tego dyktanda? Bardzo trudne. W porównaniu z zeszłym rokiem to o 2 razy dłuższe i o wiele trudniejsze niż przedmiot. W jaki sposób przebiegał konkurs? Na pierwszej godzinie lekcyjnej przyszliśmy do nowego ogólniaka. Tam poczekaliśmy kilka minut. Potem poszliśmy do takiej sali, jeżeli można tak powiedzieć. I tam pisaliśmy ten dość trudny test jednak. I potem przez około 2 godziny czekaliśmy na wyniki. Potem je otrzymaliśmy i wróciliśmy z powrotem. Niektórzy do szkoły, a potem niektórzy już do domu. A jak oceniasz poziom? Poziom był dość trudny. Był niewątpliwie sporo trudniejszy niż w tamtym roku i niektóre wyrazy mnie zaskoczyły. A satysfakcja jest? Satysfakcja niewątpliwie jest. W tamtym roku nie udało mi się zająć żadnego miejsca, ale w tym roku cieszę się z tego trzeciego miejsca. To gratuluję. Dziękuję.